Witam wszystkich. Czy kiedyś mieliście problem ze zdaniem jakichś egzaminów czy klasówek? No to po przeczytaniu Love Chiny będziecie mieli się z kim utożsamiać. Od ostatniej recenzji minęło co prawda kilka miesięcy, ale zapewniam, że nie porzuciłem kanału. Poszedłem nawet w shorty i podcasty, do których obejrzenia zachęcam. Love Chiny jest chyba pierwszą recenzowaną przeze mnie haremówką i niektórym należałoby wytłumaczyć, na czym ona polega. Jest to specyficzny gatunek mangi, w którym głównymi bohaterami są chłopak i grupa otaczających go dziewczyn. Keitaro jest pierdołowatym dwudziestokilkulatkiem starającym się zostać studentem elitarnego Uniwersytetu Tokijskiego zwanego zwyczajowo Todai. Na czas przygotowań do egzaminów postanawia przenieść się do hotelu prowadzonego przez jego babcię. Okazuje się, że hotel został przemianowany na pensjonat dla dziewcząt zamieszkały przez kilka niezwykłych i przemocowych indywidualności, a nasz bohater zostaje jego właścicielem. Tak wygląda początek tej dość niezwykłej historii. Keitaro jest niby właścicielem dużego i perspektywicznego interesu, ale tak naprawdę to lokatorki rozstawiają go po kątach. Bardziej niż na kierownika wygląda na studenta, który przypadkiem trafił do żeńskiego akademika. A to, czego potrafią dokonać nie zawsze trzeźwi studenci w takich instytucjach, jest przecież owiane legendami. Tu mamy właśnie tak skonstruowaną fabułę. Jest zwariowana. Bohaterami nie raz i nie dwa razy będzie miotał los, siła wyższa albo przeznaczenie w zaskakujący sposób i miejsca. Na początku Love Chiny bawi, ale potem zdecydowanie męczy. Manga powinna zakończyć się w 10 tomach, ale jej sukces sprawił, że sztucznie przedłużano fabułę, czemu posłużyło chociażby odkurzenie porzuconego pomysłu nieprzyjemnego właściciela i w ten sposób dość nieudolnie wprowadzono postać Kanako. Ten recykling gagów i fabuły powtarza się wielokrotnie, na przykład motyw bezludnej wyspy powtarza się zbyt wiele razy. W mandze brak kolorowych stron. Tomy zaczynają się rysunkami postaci w strojach od czapy. Rysunki są estetyczne, schludne i odręczne, ale w kilku miejscach są one zbyt skomplikowane i tam najpewniej zastosowano filtr na zdjęciach. Z drugiej strony część stronnic wydaje się być zbyt ciemna i prawdopodobnie miały być one kolorowe. Warto wspomnieć, że manga opisuje rzeczywistość z przełomu wieków. Dlatego możemy zobaczyć, jak używają ceglastych komórek i niestety tylko usłyszeć, że dziewczyny mają PS2 i grają w Diablo 2, a szkoda, bo pokazano Dreamcasta. Fajnie byłoby to też zobaczyć. Love Chiny jest najsłynniejszym dziełem Kena Akamatsu, ale niektórzy mogą go kojarzyć z innej haremówki, Negima Magister Negimagi o 10-letnim nauczycielu w szkole dla nastolatek. Akamatsu pochodzi z Nagoi, ale z uwagi na pracę ojca często się przeprowadzał. Jest mężem profesjonalnej cosplayerki i byłej idolki, Kanon Akamatsu, z którą ma dwójkę dzieci. Od 2018 roku jest dyrektorem Japońskiego Stowarzyszenia Rysowników i jako pierwszy mangaka został czynnym politykiem. Od 2022 roku z ramienia Partii Liberalno-Demokratycznej zasiada w Izbie Radnych, czyli Wyższej Izbie Parlamentu Japońskiego. Jest zwolennikiem wolności słowa i przeciwnikiem poszerzania cenzury. Jest przeciwny naciskom, zwłaszcza zewnętrznym, na mangę, anime i gry. Protestował przeciwko TPP, które w radykalnej formie rozszerzało prawo autorskie do tego stopnia, że groziło całkowitym zniszczeniem twórczości fanowskiej. Oznacza to, że zostaliby tylko ci, co są wytworem agencji reklamowych i korporacyjnych wydziałów promocji. W Japonii mangę wydawano od roku 1998 do 2001 i liczy, podobnie jak u nas, 14 tomów. A jak wygląda polskie wydanie?
Wydawano ją od 2004 do 2006 roku. Niestety Lovechina była wydawana 20 lat temu i wydaje mi się, że część obwolut zdążyła zmienić barwę. Co więcej, wiele z nich wydrukowano jakby w niskiej rozdzielczości. Z tyłu, na białym tle, mamy maskotkę, żółwia Tamę oraz robotamę w różnych konfiguracjach. Na skrzydełkach autor przekazał nam słówko od siebie, wydawnictwo poleca swoje mangi i któraś z postaci paraduje, owszem, w niepasującym do niej stroju. Okładki są za to strasznie nudne. Wszystkie wyglądają identycznie, za wyjątkiem koloru. Dominuje tam powtarzający się napis Shonen Magazine Comics na przodzie, tytuł i autor, a z tyłu napis Shonen Magazine Comics i logo wydawcy. A jak się prezentuje środek? Początkowe tomy są na ekopapierze. Niestety część stron, zwłaszcza w początkowych tomach, zdążyła się utlenić i pożąknąć na brzegach. Tomy zaczynają się rysunkiem którejś postaci, a jakże w stroju niepasującym do jej roli, podobnie jak na skrzydełku. A rozdziały kończą się przepięknym rysunkiem tego rozdziału, który zapadł w pamięć. Na końcu dodano też fanowskie rysunki i dodatki jak rysunki koncepcyjne, znaki zodiaku i grupy krwi bohaterek. Co do tłumaczenia, to chciałoby się powiedzieć, że jest średnie, ale raczej jest ono standardowe dla tego okresu. Zdarzają się podwójne spacje i myślniki w środku słowa. Puste dymki, a w jednym miejscu tekst wyszedł poza dymek. Błędnie przetłumaczono słowo oba. W zależności od kontekstu może oznaczać ono ciotkę, starszą panią albo babcię. W ten oto sposób jedna z postaci żali się, że zanim coś się stanie, to zostanie ciotką, zamiast twierdzić, że w oczekiwaniu na coś się zestarzeje. Podobnie było w przypadku słowa haj. W zależności od akcentu może to oznaczać potwierdzenie tak albo pytanie co. Słowo senpai także zostało przetłumaczone i fakt, że bohaterowie od początku do samego końca zwracają się do siebie per pan pani, brzmi dość dziwnie. Kilka dziewczyn posługuje się dość zagadkowym słownictwem. Motoko nadużywa słowa waćpan, co wskazuje na jej arystokratyczne pochodzenie. Kaola i Kitsune mówią XIX-wieczną odmianą gwary śląskiej z prostej przyczyny. Jedna z nich jest obcokrajowcem, a druga pochodzi z regionu Kansai, którego dialekt bardzo różni się od tego z rejonu Kanto, gdzie dzieje się zasadnicza część fabuły. Podobnie jak z językiem, w mandze Lovechina zaszyto bardzo wiele odniesień do geografii, kultury, tradycji i historii Japonii. Raz z biegiem okoliczności trafiają na wyspy Ryukyu na południu Japonii. Innym razem karmią jelonki na terenie świątyni w Nara lub podziwiają hanami. Nie możemy też zapomnieć o świętowaniu świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku na wzór zachodni oraz standardowych pomysłów na plaży czy o przedstawieniu dla dzieci. Niektóre pomysły tylko pozornie wydają się być odklejone. Podarowanie dwójce bohaterów żółwia może się wydawać dziwne, ale w Japonii jest on symbolem wierności małżeńskiej i jako symbol na prezentach jest częstym podarunkiem dla nowożeńców. Więc już w pierwszych tomach podpowiedziano nam zakończenie. Gadający kot jest wprost odniesieniem do folkloru, demoniczny pociąg do japońskiej creepypasty. Wymarła cywilizacja na wyspie Paralaksa też nie wzięła się znikąd. W granicach wysp japońskich istniało w przeszłości wiele niezależnych kultur. Dziś wiele z tych wysp jest bezludnych, ale w przeszłości często były one rozwinięte i pozostawiły po sobie ślady, tym te w kamieniu. Gdy pierwszy raz przeczytałem tą mangę, wydawała mi się strasznie zabawna. Jednak gdy przeczytałem ją teraz, to moje nastawienie uległo zmianie. Większość dziewczyn przejawia jakąś formę zaburzeń psychicznych. Kitsune najwyraźniej ma osobowość dysocjacyjną. Shinobi ma osobowość unikającą. Motoko syndrom Aspergera. Kaola ADHD.
a Narusegawa to klasyczny borderline. Skutek takiej mieszanki jest taki, że jedna z dziewczyn wita się z gospodarzem radosnym kopniakiem w twarz. Inna goni go z mieczem, bo nie potrafi zrozumieć jego zamiarów. Jeszcze inna przed nim ucieka z płaczem. A jeszcze inna przyciąga go emocjonalnie tylko po to, aby pańkować i bić go, gdy tylko się do niej zbliży. Mangę Lovehina można równie dobrze odczytać jako krytykę systemu edukacji. Pan Seta jest uznanym archeologiem z dorobkiem i wykładowcą akademickim na prestiżowym uniwersytecie. A nie stać go na jedzenie, wynajęcie mieszkania ani opiekę nad córką. To ciekawe, ponieważ wierzy się, że ukończenie Todai jest gwarancją dobrej pracy i dostatniego życia. W porównaniu z nim niepotrafiący zdać egzaminów na studia Keitaro wygląda jak dziecko szczęścia. Warto wspomnieć, że manga rozgrywa się w bardzo konkretnym czasie. Druga połowa lat 90. to okres narastającego kryzysu ekonomicznego. Nawet jeśli Keitaro dostałby się na uczelnię, to co się stanie z pensjonatem w momencie ukończenia studiów? Biorąc sprawę rozsądnie, Keitaro powinien porzucić marzenia o studiach i skupić się na rozwoju hotelu. Zamiast podnosić czynsz, musi dorabiać. Jedyne co trzyma go w oślim uporze zdawania na prestiżową uczelnię, to mgliście pamiętana obietnica ze wczesnego dzieciństwa, więc czy warto? Być może w Japonii jest to powodowane kulturowym naciskiem na edukację, a w naszym przypadku rodziny, ale warto się nad tym zastanowić. Mangę polecam nastolatkom wszystkich płci, lubiącym komedie romantyczne i deszyfrowanie kontekstów kulturowych, choć można przez nią przebrnąć, zupełnie ich nie zauważając. Przypuszczam, że najbardziej będą nią zainteresowani ci, co pamiętają te czasy odległe, gdy ona jeszcze wychodziła, ale naprawdę warto dać jej szansę. Przyszedł czas na plusy. A więc są to nawiązania kulturowe, humor, oddanie realiów czasu. A minusy? Bezsensowna przemoc, brak kolorowych stron, standardowe pomysły, powtarzalność. A jak się prezentują oceny? Fabuła 3/3, grafika 2/3, wydanie 2/3. Moja absolutnie subiektywna ocena to 7/10. Jeśli chodzi o Lovehinę, to by było na tyle, ale jeśli się podobało, no to wiadomo, łapka w górę. Możecie mi też coś napisać w komentarzu albo wspomóc mi na Patronite. I też zachęcam do obejrzenia innych moich filmów. To by było na tyle. Cześć.